Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy do następnego odcinka Maja Szewczak Kolor, przerabianie akcesorii dla dzieci na rzeczy dla lalek. Dzisiaj spróbujemy użyć tego serduszka, żeby zrobić kubek malinowy. I takim kształcie serduszkowym. Czyli najpierw musimy użyć tekturki na podstawę. Miary na kubek gotowe. Teraz szyć to. W tej pozycji mi wygodniej szyć. Już kubek zrobiony. Teraz trzeba wkleić to serduszko do kubeczka. Wklejone łącznie z uszkiem, teraz żeby wyschło. A potem, gdy wszystko wyschło, teraz dodajemy cekinowe dekoracje do kubka. A potem, gdy podekorowano kubek, czas, żeby wysechł. I wszyscy. Już skończyłam serduszkowy różowy kubek soku malinowego. Co o nim myślicie? Proszę dać mi znać w komentarzach. Łapki w górę i zasubskrybować. A teraz prezentacja przed i po.